To szczególna data w kalendarzu. Po 123 latach, 11 listopada 1918 roku, Polska wróciła na mapę świata. I choć dla nas to bardzo odległa przeszłość, to naszym patriotycznym obowiązkiem jest pielęgnować przeszłość jak kwiaty. Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, pozbawia się swych korzeni i wcześniej czy później umiera. To na nas spoczywa obowiązek budowania przyszłości. Jesteśmy przecież łącznikiem między przeszłością a przyszłością. Dlatego dzisiaj sercami przepełnionymi głębokim poczuciem patriotyzmu składamy Tobie, ojczyzno, hołd. Serdecznie witamy wszystkich na dzisiejszej uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy do obejrzenia inscenizacji pod tytułem Pisk Orła Białego, przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o odśpiewaniu hymnu narodowego. Do hymnu. Dziadku, słyszysz? Biały orzeł, to już drugi raz dzisiaj. Mobilizacja, chłopy się zwołują. Chryste, panie, wojna? Już ci wojna, znowu wojna. Tato, ja muszę iść. Trzeba uwolnić Białego Orła. Pójdziemy, synku, pójdziemy. Boże, wiem, że Polska was potrzebuje, ale nie idźcie na wojnę. Co my bez was zrobimy? Mężu, synu, wiem, że musicie. Ojczyzna wzywa, trzeba iść. Nigdy nie mówiłeś, Jaśku, że Polska ci taka bliska. Anuś, jeszcze mnie pożył w onej Polsce, ale co tam ja? Dziadek z babcią nie doświadczyli wolności w naszym kraju, a nasze dzieci? Czuję, że nadszedł czas. Nie idź, mój synku, na wojnę,
walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. To już prawie 4 lata, odkąd Jasiek z Frankiem wyszli z domu. Słuch o nich zaginął. Boże, czy oni żyją? Tęsknię za nimi. Nasz los, nasz ojciec poszedł na wojnę, biało-czerwoną od kul, a nam zostawił nadzieję, smutek, tęsknotę i ból. 123 Nadszedł czas, a wam przekazać tę wiedzę tajemną, którą skrywam przed zaborcami. Historię tę przekazujemy z pokolenia na pokolenie, czekając aż... Słuchajcie! Biały orzeł, potężny i sławny, szybował wysoko po polskim wolnym niebie. Im bliżej słońca fruwał, tym jego cień stawał się coraz większy. A w cieniu białego orła czuliśmy się bezpiecznie. Aż w końcu ze wschodu nadciągnęła stokroć większa od niego ciemna, przypominająca chmurę drapieżna siła, której imię brzmi Rosja. Biały orzeł obniżył lot. Gdy niebawem na niebie
niebie pojawiły się dwa kolejne, przypominające burzowe obłoki potwory, Austro-Węgry i Prusy, nadciągające z północnego zachodu i z południa, stało się jasne, że ptak znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wszyscy zrozumieli, że ich połączone moce są zbyt potężne, że orzeł nie obroni nas przed nimi. W niesprawiedliwym boju biały orzeł tracił pióra, które wiatr roznosił po całym kraju. Aż w końcu, mimo że walczył do upadłego, raniony szponami smoków zionących ogniem nienawiści i pychy, stracił resztkę sił i opadł na ziemię. Jego cień znikł zupełnie, a Polska stała się łatwym łupem dla zaborczych smoków. Trzy czarne smoki uwięziły białego orła. Skrępowały mu skrzydła i szpony, a naszą ojczyznę rozszarpały na trzy części i podzieliły między siebie. Dziadku, jeżeli biały orzeł nie ma piór, to jak będzie latał? Mówi się, że znowu obrósł pióra, ale nadal piszczy uwięziony w nieznanym zakątku ziemi. Dlatego Polacy, w tym wasz ojciec i brat, walczą na wszystkich frontach świata, poszukując białego orła. Czy tata i Franek odnajdą białego orła, zależy nasz los. Prawdziwi Polacy poszukują naszej dumy. Ponoć byli tacy, którzy odnaleźli orła, lecz ginęli, bo ptak ten jest dobrze strzeżony. Odkąd zaatakowały nas trzy smoki, minęło już. Zaraz, mamy 1918 rok. Minęło 146 lat, a od ostatniego, całkowitego rozbioru Polski 123 lata. To dużo, a jednak... Polacy nie stracili wiary w odzyskanie niepodległości.
To nie do uwierzenia, że babcia i dziadek nigdy nie żyli w wolnej Polsce. Jak to możliwe, że jeszcze żyje was pamięć o naszej ojczyźnie? To nie do uwierzenia. Naprawdę Polacy są gotowi umrzeć za kraj nieistniejący na mapie od 123 lat? To dzięki piórom Białego Orła, one wpadłszy w ręce poetów, pisały wiersze patriotyczne, podtrzymywały ducha w narodzie, przypominały o potędze ojczyzny, budowały dumę udręczonego ludu. Który z poetów patriotów dotknął orlego pióra, natychmiast zatapiał go w kałamarzu i pisał wiersze ku pokrzepieniu serc. Polski nie ma na mapie świata, ale zawsze jest w naszych sercach. Na razie wszystkie starania o odzyskanie niepodległości na nic się zdały. Aż do dziś mam przeczucie, że pycha zgubi narody, które nas zniewoliły. Jadku, co masz w tej skrzyni? Co tam masz? Zaraz, oto białe orle pióro. Pióro Białego Orła? Serce mi mocniej zabiło. Nam też. Ono ma w sobie moc. Nastały straszne czasy. Trzy smoki potwory odbierają nam resztki polskości. Usiłują wyrwać nam Polskę z serca. Dążą do wynarodowienia, pozbawienia wiary, języka i tradycji. Polska zniknęła z mapy świata. Czy my zdołamy się jeszcze podnieść po takiej klęsce? Jagnisiu, potęgę naszego kraju możemy odbudować, zachowując naszą tradycję, język i historię, no i niestety walcząc. Biały Orzeł jest wprawdzie uwięziony, ale jego głos słyszalny od wieków przypomina nam o ojczyźnie. Pisk Białego Orła zawsze zwiastował powstania, wojny i inne zdarzenia dające nam szansę na odzyskanie niepodległości. Nadchodzą, a może już są decydujące czasy. Boże, przywróć nam Polskę. Przywróć nam Polskę. Słyszę łopot skrzydeł. Zdaje ci się. Orzeł zrywa się do lotu. Polska z martwych wstaje. Biało-czerwona Polska wstaje z kolan. Biało-czerwona Polska niezwyciężona. Niezwyciężona. Wolnym krajem jest. Znowu brzmi orła pisk. Polska z martwych wstaje dziś. Wroga cień wreszcie znikł. Polska wolnym krajem jest. Polska, Polska, niepodległym krajem. Polska, że już w koronie jest. Wreszcie nam w duszy gra. Ogień w oczach płonie, ach. Flaga śni, serce drży. Orzeł już w koronie jest. Wreszcie nam w duszy gra. Ogień w oczach płonie, ach. Polska, Polska, niepodległym krajem. Polska, Polska, o nas martwych wstaje. Polska, Polska, niepodległym krajem.
Polska, Polska, ona z martwych wstaje. Wracają. Synku, gdzie ojciec? Mamo. Mamo, tata zginął pod Cieszynem.